Witam serdecznie. Odwiedziłam dziś Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej. Jest tam wystawa mojej znajomej, Jolanty Lex-Bugajskiej. Jolę poznałam kiedyś na targu Staroci w Mysłowicach. Zaprosiłam mnie na spotkanie Stowarzyszenia Twórców Zagłębia, do którego się zapisałam. Poznałam tam mnóstwo fajnych osób twórców rękodzieła, fotografii, malarzy. Jola robi biżuterię z naturalnych materiałów, takie jak pestki mango, awokado, skórki pomarańczy i dużo, dużo innych ciekawych rzeczy jadalnych, że tak powiem, wykorzystuje w swoich pracach i robi takie małe dzieła sztuki. Obserwuję jej profil na Facebooku, co troszkę wystawia swoje prace. I bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że ma swoją wystawę biżuterii właśnie w Mysłowicach, gdzie mam właściwie niedaleko. Mieszkam w pobliżu i stwierdziłam, że mogę tą wystawę odwiedzić. Zresztą bardzo chciałam ją odwiedzić. Troszkę o niej zapomniałam, prawdę mówiąc że jest, ale akurat dziś przechodziłam w tamtym rejonie i przypomniałam sobie, że właśnie jest wystawa Joli. Więc zajrzałam i byłam, powiem Wam, zachwycona rzeczami, które tam zobaczyłam. Sztukę Joli już widziałam troszkę wcześniej, ponieważ zawsze, gdy się, gdy się spotykałyśmy, to miała jakiś piękny wisier na sobie z jakiejś pestki mango czy awokado. I, I cieszę się, że bardzo mogłam zobaczyć jej pracę. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że aż tyle pięknych rzeczy stworzyła. Wystawa cieszy się dużą popularnością. Z tego, co mówiły panie bibliotekarki, dużo osób jest zainteresowanych i zachwyconych tymi przedmiotami. Naprawdę są bardzo piękne. Jak Wam wcześniej pokazałam, tutaj na plakacie jest telefon do Joli. Można sobie taką biżuterię zamówić, do czego bardzo zachęcam. I cóż, mnie zachwyciły te słówki, bardzo mi się spodobały. Jole też można spotkać czasem na jakichś targach rękodzielniczych. Wiem, że jeździ w czerwcu do Będzina. Zapraszam serdecznie na jej wystawę Domysłowic. Pozdrawiam.